79 lat temu w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Mimo przeważających sił niemieckiego okupanta, ludność żydowska w obawie przed ostateczną likwidacją getta chwyciła za broń. By upamiętnić tamte wydarzenia, dzisiaj o godzinie 11 właśnie tutaj, przy głazie upamiętniającym istnienie synagogi, która została spalona przez nazistów, odbędzie się złożenie kwiatów przez oficjeli. Uczniowie szkół średnich z kolei oraz studenci Uniwersytetu Opolskiego będą czytać fragmenty tekstów opisujących tamte wydarzenia. W kilkudniowe obchody włączyła się również Miejska Biblioteka Publiczna. Dzisiaj wszyscy odwiedzający MBP otrzymają papierowe żonkile, będące symbolem pamięci o powstaniu. A z kolei jutro, 20 kwietnia, w sali spotkań Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się spotkanie z Patrycją Dołowy na temat książki Skarby, poszukiwacze i strażnicy żydowskiej pamięci. Te obchody zakończą się w sobotę, 23 kwietnia, kiedy to najmłodsi w MBP poznają książki Batszewy Dagan. Ta sobota będzie również okazją do tego, aby wspólnie z rodzicami stworzyć w ramach warsztatów plastycznych papierowe żonkile. No a my zachęcamy do tego i prosimy, aby w tym szczególnym dniu pochylić się nad ofiarami tamtych wydarzeń.